Ten program zaprasza sponsor programu firma Koral, producent programów estradowych dla dzieci z udziałem pluszowych postaci z bajek. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Rozmowy w Izbie Pustarki. Iście świąteczny klimat panuje w naszej izbie. Nie zabraknie również dzisiaj gości, którzy opowiedzą o tradycjach związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Całość programu jak zwykle okrasimy dobrą, ciekawą, przyjemną dla ucha muzyką, ale nie tylko dla ucha, bo również i dla oka. Teledyski w programie, tego nie może zabraknąć. Udało się dotrzeć do wnętrza izby Ustarki. Tu panuje, tak jak już wspomniałem, iście świąteczna atmosfera. Nie brakuje świątecznych dekoracji. Czuć ten zapach świeżo upieczonych pierniczków. No i oczywiście są goście, którzy czekają, aby porozmawiać razem ze mną. Czas. Połamiemy się okładkiem, złożymy sobie życzenia, bo właśnie nadeszły święta Bożego Narodzenia. Niech ten czas, czas świąteczny, ten Bogi czas, wielka miłość i spokój zagości. Yeah!
zapowiadałem gości. I są, jest i on, jest i ona. A tak całkiem poważnie, to razem z nami dzisiaj w Izbie Ustarki pani Bernadeta Koczwara. Mieszka w Przowie. Jest poetką i gawędziarką. To wyjątkowo uzdolniona osoba, która z ogromną miłością tworzy małe cuda. Szydełkowe zabawki, figurki, obrusy, ubrania i tym podobne. Pani Bernadeta może się poszczycić przepiękną, jedyną w swoim rodzaju kolekcją rękodzieł. Powiem więcej. Pani Bernadeta była dwukrotnie zdobywczynią tytułu Ślązaczki powiatu wodzisławskiego. Za moment będziemy mieli okazję ją poznać. Witam serdecznie pani Bernatko, jest mi niezmiernie miło gościć panią w naszej izbie. Mnie również, witam. Pani Bernatko, sporo tego rękodzieła, szydełkowanego zresztą, wykonanego szydełkiem ręcznie, jestem pod wrażeniem. To cała kolekcja, którą pani zrobiła i przywiozła, czy jeszcze? A, to jest tylko część kolekcji, bo robi się tego dużo, dużo więcej rzeczy, dużo różnych rzeczy. To jest tak, żeby tylko na wystawę pooglądać, co się robi, a robi się przez cały rok, w zależności od potrzeb. Czy obrusy, serwetki, czy na Wielkanoc, jajka, to co kto potrzebuje. Czy tam ubrania, wszystko to, co jest dostępne na szydełku, mnie nie jest obce. Czyli nie tylko te świąteczne elementy, które dzisiaj widzimy i związane są ze świętami Bożego Narodzenia, ale w zasadzie przez cały rok pani tworzy. Oczywiście. Nawet kocyki do niemowląt. Co ktoś potrzebuje ze znajomych, czy tam do dziecka, na przykład do chrztu jakieś ubranko, czy cokolwiek, wszystko idzie zrobić. Teraz mnie pani zaskoczyła, nie wiem, czy z żoną nie porozmawiać, być może nam będzie potrzebne. Żartowałem oczywiście. Polecam się, nie ma sprawy. Pani Bernatko, szydełkowanie, to jest taka pani pasja od małej dziewczynki? Ja powiem tak, moja starka zawsze pada, wiesz Dziowa, ty się z tą heknadlą urodziła, bo moja mama też była sztyrkowaczka. Robiła kiedyś na drutach, ja zresztą jest z zawodu dziewiarka, co dzisiaj mało kto wie, co to jest za zawód. A to wam powiem, że to się sztyrkowało cwitry na maszynach. Wow! Tak. I z tego była pasja do szydełkowania, bo trzeba było te cwitry czasami coś tam ozdobić, jakiś tam motyw wzoru dodać, żeby to jakoś elegancko wyglądało. Ale z wewnątrz mam do czynienia, no idzie powiedzieć, od kolibki. A erbłach te heklowani i te sztyrkowani po mojej mamie, bo ona też miała zdolności. I tak to robię, już robię z przyjemnością, bo mi to sprawia ogromną przyjemność. Jest to moje hobby. Jak mój godo, wiesz, byś tak mogła, babo, to byś se to i do łóżka ta wełna wziona. Ale tak to ja, to w ciągu. Jak człowiek robi, nauczy się tego w ciągu, a zrobię sobie jeszcze coś tam jeszcze. I zawsze to jakoś tak, ten dzień milej uleci. Jakoś to tak fajnie. Czyli domyślam się, że przychodzi marzec, kwiecień, a pani już w zamyśle żyje świętami Bożego Narodzenia. No, powiedzmy, że już pomalutku ja, bo mam taki pomysł na przyszły rok, ale nie będę zdradzać. Ja myślę, że musi nas pani podtrzymać trochę w niepewności. Wspomniała pani o tym, że pani starka też heklowała, też miała takie zdolności, a w naszej izbie przez cały czas mi brakuje kogoś. Brakuje mi tej autentycznej starki. I tak patrzę na panią, takie umiejętności, taką wspaniałą osobę. No, powiem szczerze, że cieszyłbym się, jakby pani odwiedzała nas częściej. A, to już mnie tu pan zaskoczył. Jest mi bardzo miło i oczywiście jak najbardziej. A że jest autentyczną starką, mogę potwierdzić, bo na dzień dzisiejszy już mam 7 wnuków. To jest się faktycznie czym pochwalić. Pani Bernatko, jestem przygotowany na to, żeby udostępnić pani odpowiednie miejsce. Już to sobie wyobrażam. Bujak, pani w bujaku, jako nasza starka w tej izbie, z szydełkami w dłoniach i pani hekluje. Co by pani uheklowała na przykład dla mnie? A teraz są prędko święta. Można by jeszcze znużyła jakieś fusekle, albo szal, albo czopka. Ja myślę, że do mnie by się przydała ta czopka. Ta czopka. Fajnie byłoby mieć już w końcu ja, coś na głowie. Ja. No a szal też zrobimy, bo jak przyjdzie srogo zima, to się przyda. Nie mogłem lepiej trafić, zapraszając panią właśnie teraz, w okresie przedświątecznym, do nas, do Izby Ustarki. Już pani wspomniała o tym heklowaniu, że to taka troszeczkę tradycja z dziada pradziada,
erbła, to pani po swojej starce. Mama też sporo heklowała. Czy teraz ktoś z rodziny, z młodszego pokolenia przejął to po pani? Z mojej rodziny nie, bo ja miałam dwóch braci. Oni wcale się do tego nie nadawali, a ja, coś tu powiem, miałam czterech synków. Jako synków nauczyć heklować? No czekam, aż wnuczki niekiedy będą większe, to, bo ta jedna się bardzo interesuje, to może ją tam coś naucza. Ale szczerze powiem, szkoda, bo człowiek umie coś zrobić, chciałby to komuś młodemu przekazać, no żeby ci młodzi mieli więcej chęci do tego. Szłoby nauczyć, bo doprawdy jest to pasja bardzo fajna. Jak człowiek chce tak umie są to zrobić, są dostępne wzory, teraz jest ten internet, wszystko sobie idzie poszukać, ale najważniejsze są właśnie takie podstawy, żeby ktoś to wytłumaczył, bo z samego schematu nie wszyscy umieją to zrobić, ale już jest mało takich ludzi, co tak by mogli to jakoś przekazać. Spoglądając na panią, jak pani barwnie opowiada o tym, że można, czy ja nadawałbym się, aby usiąść z szydełkiem i zrobić na przykład taką bombkę? Ja myślę, że ja. Choćby to można trwało dość długo, bo to nie będzie za 5 minut, bo i opornych też się nauczyło, ale myślę, jak są chęci oczywiście, to nie ma nic trudnego. Udało mi się wziąć w dłonie jedną z bombek, sztywna, odpowiednio przygotowana, wręcz aby udekorować na przykład choinkę. Ile trwa wykonanie takiej bombki? To zależy, jakby to powiedzieć, jak ktoś szybko robi. Mnie to idzie dość prędko, ale ja nigdy czasu nie mierzę, bo nigdy człowiek nie siednie i nie robi od A do Z do końca. No zawsze tam coś udziergo się, a jeszcze i da to zrobić, jeszcze tamto, czy robi się tego więcej. Także ciężko powiedzieć, ale ja na przykład bym to tak może za pół godziny, nawet nie pół godziny, zależy jak z jakich nici, bo jak są cienkie nici, no to trzeba się dużo nażgać. Jestem pod wrażeniem, trwałoby mi to z pewnością znacznie dłużej. Ale mając tą bombkę, zapytam jeszcze, co trzeba zrobić, bo ona przecież nie jest tak, w takim kształcie, kiedy pani kończy oczywiście to szydełkowanie. Mhm. Ona jest w innym kształcie, a tu trzeba z niej zrobić odpowiednią kulę, bombkę. Ja to już potem trzeba myśleć, bo to trzeba usztywnić. Ale są różne techniki tego usztywniania, no każdy tam ma swoja. Ja na przykład powiem, że ja sobie moje rzeczy usztywnią na cukrze. Jakby się to polizało, to to jest słodki. No. Nie będę próbował. Balon, dowo się balon do środka, żeby to była fajna kulka. No i potem na tym balonie się to suszy, ale trzeba zrobić taki roztwór wody z cukrem, w tym się to zamoczy, troszkę wyciśnie, balon do środka nadmuchać, potem żertka z mietły, powieszać sobie bombeczki koło grzejnika, wysuszą się i taki jest efekt. Czyli u pani w domu, rozumiem, choinki nie ma, ale jest ta żertka, na której wiszą te bombki. Ale choinka też jest i jest udekorowana tylko i wyłącznie z moich wyrobów. Bo to, co w marketach, mi się nie podoba. A każdego roku se robia inkszo. Jeden rok se robia takie heklowane bombki, a jeden rok se robia takie z giepiury, też poprzyklejane, takie inksze bombki. I se mam moja piękna choinka. Takie bogatsze, chciałoby się powiedzieć, bombki. Choinka w domu u pani Bernatki, żywa czy sztuczna? Żywo. Musi być żywo, bo musi w izbie wuniać tymi świętami. Musi być żywo, choinka, czy to będzie mało, czy wielko, wszystko jedno, ale musi być żywo. Żywa, zielona choinka, ozdobiona tymi wspaniałymi rękodziełami, które sama pani Bernadeta wykonuje. Czy tylko i wyłącznie w kolorze białym z odrobiną czerwonego, czy ta choinka jest kolorowa? Mnie się akurat podoba białe, bo jak jest zielono, fajna choinka, to cało w bieli. Nic więcej, same se powieszą aniołki, dzwonki, bombki, nic więcej. Ale też se idzie dać tam jakiś kolorowy, powiedzmy, ten łańcuch. A kiedyś jeszcze się robiło, tak jak się do szkoły chodziło w przedszkolu, z tych wycinanek. To było piękne, a nie teraz takie te sztuczne, rozmaite ozdoby. Nie wiem, czy pani zauważyła, ale za pani plecami właśnie taki łańcuch zdobi tak, jedną tak z choinek w naszej izbie. To takie nawiązanie do tradycji. A kiedy mówimy o tradycji świątecznej, z ciekawością zapytam, jak wyglądały i jak wyglądają święta u pani w domu? U mnie to wygląda tak, jak chyba w każdej śląskiej rodzinie, bo to przychodzi z dziada na dziada, na dzieci, na wnuki, przekazuje się te tradycje, ale typowo musi być
moczka przede wszystkim, muszą być makówki, musi być karp i to kapusta z grochem, to podstawa. A potem te reszta dań to według tego, co domownicy jedzą. Ale podstawa świąt to jest moczka, makówki, u nas doma musiały być. Mieszka Pani w Pszowie, pochodzi Pani też z Pszowa. Tak, tam się urodziła. Czy w Pszowie też jest ważne te 12 potraw na wigilijnym stole? No jakby człowiek tak wszystko policzył, bo to my tak w domu Ślązaki bardzo tak nie są nauczone, te pierogi, tam kasik taki, to tam dali w Polsce, my to taki tradycjonaliści, to co konkretnie i na temat. I jakby tak policzyć, nie te zmioki, ten karb, bo wszystkie takie te potrawy, to by się tego nazbierało. Ale bo to i to ciasteczka muszą być na stole i jakoś tam apluzynka musi być, jabłko, orzechy i ten stół musi tak być rychtyk świąteczny, przystrojony. No i wszystko musi na tym stole być, ale musi też to przede wszystkim 12 potraw, czy nie, wiem, jakby to tak policzyć, może by tego i więcej było. To tego będzie z pewnością więcej. Wracając do tych tradycji przy wigilijnym stole, łuski, skarpia, pieniążki pod talerzem, siano, czy do tego przywiązuje Pani wagę? Ja. To musi być każdy rok. Siano pod obrusek musi być, pod obrus musi być, każdy sedowo pieniądz pod talerz. Oczywiście też musi być to jedno miejsce do przybytnego, bo to bez tego ani rusz. No a jeszcze już się tego nie stosuje, ale powiem, bo zaskoczyła pora ludzi, co nie wiedzieli o tym, a mój starzyk dziecko, jak była mało, dawał siekierka pod stół. Ja sobie myślałam, no starzyku, na co też to siekierka, no, do wody? Sam jestem ciekawy, o, po co ta siekierka. No i właśnie, to jest stara tradycja, dzisiaj się ją już nie stosuje, ale zawsze mi starzyk padał dziołcho, bo to trzeba. Wszyscy ci, co siedzą przy wigilijnym stole, muszą nogą ta siekierka pomacać. A to po to, żeby mieć siła cały rok i przede wszystkim zdrowie. Drodzy Państwo, no. Siekiera przy wigilijnym stole. Nie ukrywam, że słyszę o tym po raz pierwszy, ale zaciekawiła mnie tą opowieścią Pani Bernadeta. Myślę, że Pani Bernadeta zaciekawi nas jeszcze niejedną opowieścią, tym bardziej, że jak sami słyszeliście, gawędziarka z dziada, pradziada. A więc już widzę Panią Bernadetę w naszym bujaku, rozbujaną, rozmarzoną i opowiadającą Wam różne gawędy z naszej śląskiej ziemi. Sami zresztą zauważyliście, że Pani Bernadeta dała się namówić, aby zostać z nami cyklicznie, spotykając się w kolejnych odcinkach. Pani Bernadko, w tym roku święta z najbliższą rodziną? Każdego roku dzieci przyjeżdżają, no jeden akurat nie może przez ta pandemię, bo jest w Holandii, ale każdego roku my są wszyscy razem. W zeszłym roku my mieli tak fajnie, bo się udało przyjechać. Już nas jest 16 przy stole wigilijnym, no to wiecie, jaki to jest wielki stół, ale była to niezapomniana wigilia, co my wszyscy razem mogli być, ale w każde święta się spotykamy. Pani Bernadko, przy wigilijnym stole potrawy, najbliższa rodzina, czy są również kolędy, które śpiewacie? Też się śpiewa, oczywiście. Trzeba zawsze, jak już wszystkie gieszynki dzieci pooglądają, my dorośli, bo nie ukrywam, że każdy czeka, co też tam te dzieciątko pod tą choinką nam przyniosło. No to potem wszyscy się domy, jeszcze tam kiedyś coś poje, moczki czy czegoś na deser, żeby już był całkiem zapełniony po tej wigilii. No to potem se siodumy i śpiewamy se kolędy. A te młodsze roczniki, czyli już wnuki, też chętnie śpiewają, czy tak niekoniecznie? No już nie aż tak, ale coś tam nucą, coś tam chytają, jakoś ta melodia. Człowiek się stara, żeby ich tam czegoś nauczyć, żeby im coś z tej tradycji dalej zostało. Bo dziś ci młodzi tak mają inne jakieś tam zapatrywania na te wszystkie święta, na to inne te, ale według mnie musi się tu u nas na Śląsku ta tradycja otrzymać, żeby te kolędy jednak były, żeby to było rychtyk, wieczór wigilijny, świąteczny. Święta iście rodzinne. Ja osobiście nie wyobrażam sobie świąt Bożego Narodzenia poza domem. Spędzam co roku w domu. Oczywiście święta wielkanocne mógłbym połaszczyć się, aby wyjechać gdzieś z rodziną, ale te święta Bożego Narodzenia traktuję jako nad wyraz rodzinne święta. Wręcz cieszę się, że to jest ten dzień, ta chwila, kiedy mogę z tymi najbliższymi pobyć.
To jest bardzo ważne. To tak ze spalu te rodziny, ta więź rodzinna się tworzy najbardziej według mnie właśnie w te święta Bożego Narodzenia. Tym bardziej, że na co dzień jesteśmy ciągle zabiegani z pracy do pracy, a tych okazji do wspólnych rodzinnych spotkań jest coraz mniej. Zatem życzymy Państwu, żeby te święta były nad wyraz rodzinne, spędzone w miłej atmosferze, ciepłej, wręcz gorącej. Zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Biało idą święta, zbliża się magiczny czas. Każdy wie, że jest to chwila niepojęta, kiedy dziecię się rodzi, by dobroć rozsiewać wśród nas. Radujmy się, bo nadszedł dzień, w którym świat jest wspaniały. Dzień, w którym dzwon i kolęd to rozjaśnia mrok. Weź moją dłoń, spójrz w oczy me i uwierz mi, że życzę ci, aby ta gwiazda na niebie tak śniła przez cały ten rok. Nakryty jest choinka, cicho w tle kolęda brzmi. Czeka już biały opłatek, lampka wina, jeszcze jedno nakrycie, bo ktoś może pukać do drzwi. Radujmy się, bo nadszedł dzień, w którym świat jest wspaniały. Dzień, w którym dzwon i kolęd to rozjaśnia mrok. Weź moją dłoń, spójrz w oczy me i uwierz mi, że życzę ci, aby ta gwiazda na niebie tak śniła przez cały ten Anielski głos woła, że północ jest już u progu. Już cicha noc wołuje nas w pasterki czas. Radujmy się, bo nadszedł dzień, w którym świat jest wspaniały. Dzień, w którym dzwon i kolęd to rozjaśnia mrok. Moją dłoń, spójrz w oczy me i uwierz mi, że życzę ci, aby ta gwiazda na niebie tak śniła przez cały ten rok. Aby ta gwiazda na niebie tak śniła przez cały ten rok. Partnerem programu jest Radio Bercik, najlepsze radio w sieci, www.radiobercik.eu. Magda i Żaneta, kobiety na walizkach, znalazły czas, aby usiąść dzisiaj razem ze mną w izbie u Starki przy stole. Kobiety, jak tam przygotowania do świąt Bożego Narodzenia? Bardzo prężnie. Jedna partia ciasteczek już była, niestety się zmyła, że tak powiem, zjedzona. Ale myślę, że nie przyszłyśmy tutaj mówić o naszych prywatnych przygotowaniach do świąt, prawda, Madziu? Chociaż ja jeszcze też wspomnę, że śledziki zrobiłam, wiesz? Już też śledzie opiekane są. Także świątecznie już myślimy, natomiast nasze myśli aktualnie zaprzątają inne sprawy, bardziej muzyczne. Otóż aktualnie
skończyłyśmy pracę nad teledyskiem do naszej pastorałki Czas Radości. A do naszej drugiej pastorałki Wśród Jasnych Gwiazd jeszcze prace trwają, więc mamy nadzieję, że już niedługo przekonają się Państwo i Ty, Tomku, też, jakie efekty przyniosły te nasze przygotowania pastorałkowe. Lepszych gości nie mogłem sobie wyobrazić. Dziewczyny przygotowane do tego, aby usiąść do wigilijnego stołu, domyślam się, że z najbliższą rodziną. Oczywiście. Oraz przygotowane, aby zaszczycić nas niespodzianką w postaci teledysku, który będziemy mieli okazję zobaczyć już za chwilę. Waszą pastorałkę już mieliśmy okazję zobaczyć. Pastorałka to taki utwór, który gdzieś tam towarzyszy nam w okresie świąt Bożego Narodzenia, w okresie przed i po, czyli taki okazjonalny teledysk, a Wy poświęciłyście mu tyle czasu. No, musiałyśmy poświęcić trochę czasu, żeby był dobrze odebrany. Skoro nie mamy okazji na spotkanie
na takich pastorałkowych koncertach podczas jarmarków, to chciałyśmy chociaż w ten sposób jakoś tym naszym fanom pokazać, że jesteśmy całym sercem razem z nimi podczas świąt. Kobiety na walizkach nie dają o sobie zapomnieć i bardzo dobrze, bo przecież o takich wykonawcach nie zapomina się, tym bardziej, że sami mieliśmy okazję zobaczyć, posłuchać. Oj, było na co patrzeć, było czego słuchać, bo to przecież kobiety na walizkach. Dzisiaj bez walizek, ale wybieracie się gdzieś w najbliższym czasie? Ja niestety nie, chociaż ferie za pasem. Tylko, że z tymi feriami to może być różnie. No, ponoć nie wyjeżdżamy w tym roku na ferie. No nie wyjeżdżamy, ale myślę, że gdzieś tam na sanki, na jakąś górkę za domem. Nawet w takich okolicznościach radzą sobie. Wyśmienicie. Święta Bożego Narodzenia, Wigilia, ta pierwsza gwiazdka, na którą czekacie nie tylko wy, ale z pewnością wasze dzieci. Kto u was przynosi prezenty pod choinkę? Dzieciątko. Tak, u mnie też dzieciątko. Czyli nie żaden Mikołaj, nie żaden Dziadek Mróz, tylko dzieciątko. Mikołaj już był, wiesz, 6 grudnia tradycyjnie nasz dom zawsze odwiedza Mikołaj, zresztą nas z Żanetą też odwiedził. Tak. Celowo wspomniałem o Mikołaju, bo Mikołaj odwiedza tylko grzeczne dzieci, stąd też chciałem, żebyście powiedziały, czy was już też odwiedził. Oczywiście u nas Mikołaj był z ogromnym workiem. Dostaliśmy mnóstwo prezentów, wszystko uwiecznione jest na zdjęciu na naszym profilu facebookowym, także można zobaczyć. Nie puszczamy słów na wiatr, faktycznie jest tam to zdjęcie z Mikołajem. Oj, to jestem pełen podziwu. Grzeczne dziewczyny dostały duże prezenty. Ciekaw jestem, jakie prezenty dostaniecie pod choinkę od dzieciątka. Wymarzony jakiś prezent, o którym myślicie przez cały czas, a może... Moim wymarzonym prezentem by było jednak powrót do normalnej rzeczywistości, dokładnie, gdzie możemy grać normalne koncerty, spotykać się z publicznością, koncertować. Tak, mamy nadzieję, że dzieciątko nam trochę w tym pomoże. I tym akcentem dziękuję wam bardzo serdecznie za odwiedziny w izbie u Starki. Cieszę się, że byłyście razem ze mną. Dziękujemy bardzo. Wesołych świąt. W pyle białośnieżnym najcudniejszą z dróg pospieszamy rytmem jasnoczułych nut. Księżyc stary wiaru zdmie trąbitą z gwiazd. Pewny, że muzyką precz przegnamy strach. Nam już snu nie trzeba ani zgasły świec, tylko tej najprostszej pastorałki serc. Takie jak to sianko, co zapachem łąk oswaja u żłobka najchłodniejszy kąt. To jest nasze piano, nasz świąteczny song. Cichy, cichuteńki jak uśpiony Bóg. Zapalony z westchnień, zamyślenia ust. Kolędowy lampią najzwyklejszy cud. To jest nasze piano, nasz świąteczny song. Cichy, cichuteńki jak uśpiony Bóg. Zapalony z westchnień, zamyślenia ust. Kolędowy lampią najzwyklejszy cud. Chyżo z anielską kapelą dudnią z nieba święci jakby na wesele. Hejże Bóg się rodzi w podchmurnym kościele. Nam już snu nie trzeba ani przepastnej nocy, tylko pastorałek mocniejszych niż mroki. Takich co roztopią najzimniejsze smutki, byś mógł świat weselić syneczku malutki. To jest nasze piano, nasz świąteczny song. Cichy, cichuteńki jak uśpiony Bóg. Zapalony z westchnień zamyślenia ust. Kolejno...
Jak przystało na okres świąteczny, w izbie u Starki nad wyraz gwarno. Kolejni goście zasiedli razem ze mną do stołu. Dzisiaj Sylwia i Marcin, czyli zespół Flippers Duo. Witam Was serdecznie. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Daliście się poznać na śląskiej scenie muzycznej jakoś tak kilka tygodni, miesięcy temu. Niezbyt korzystny okres, aby wypromować się, ale wy cały czas brniecie do przodu. Był utwór autorski, który się pojawił w mediach. Teraz pastorałka, którą też będziemy mieli okazję zobaczyć. Jak sobie radzicie? Tak jak powiedziałeś, akurat trafiliśmy na taki niekorzystny moment, niekorzystny klimat z powodów wiadomych, ale nie poddajemy się, idziemy za ciosem, idziemy do przodu. Chcemy właśnie ten okres, ten czas wykorzystać, żeby jak najwięcej stworzyć. Drodzy Państwo, to dla mnie wielka frajda, ba przyjemność gościć takich gości, bo to już kolejni goście, którzy brną cały czas do przodu. Sylwia, nie brakuje Ci tego na dzień dzisiejszy, tego kontaktu face to face z publicznością? To znaczy tak, na pewno brakuje, bo cały czas graliśmy imprezy. Praktycznie co tydzień coś było. A teraz trzeba odpocząć. Ale wy, widzę, tak, nie próżnujecie. Przez cały czas. Nie, idziemy dalej. Przez cały czas dbacie o to, aby zaskoczyć tych odbiorców swoją muzyką. Jak widzicie się na tej śląskiej scenie wśród takiej gamy popularnych wykonawców i wy, raczkujący, ale z mocnym przytupem? Obserwując media, obserwując Facebook, inne społecznościowe media, patrząc na komentarze, na opinie, na wyświetlenia naszych utworów, naszej twórczości, to muszę powiedzieć, że jestem głęboko zdziwiony, że jest tak wielkie zainteresowanie naszymi utworami, naszą twórczością. Czyli to zainteresowanie zespołem Flippers Duo to niczym prezent od najlepszego, hojnego Mikołaja. Jaki był w tym roku Mikołaj, Sylwia? Byłaś grzeczna? Znaczy, ja zawsze jestem grzeczna. Sylwia tradycyjnie każdego roku dostawała to samo, oszkrabinę i wągiel. O! Ale drodzy Państwo, ze względu na fakt, że goszczę parę, to muszę zdradzić rąbka sekretu, że na co dzień jesteście małżeństwem. Nie wyglądają, absolutnie nie wyglądają, ale staż małżeński mają już 15-letni. Dorobili się dwójki fantastycznych dzieciaków. Najstarsze? Syn ma 15 lat. I? I córka 6 lat. Proszę, czyli parka, czy któryś, czy syn, czy córka poszli w ślady rodziców? To znaczy córka uczęszcza do męża na naukę, gra na instrumentach klawiszowych. Syn kiedyś chodził, ale teraz po prostu ma inne zainteresowania. Czyli tak jak na młodzież przystało. Tak, tak. Nieco inne zainteresowania. A jak to jest, tatuś, kiedy uczysz dziecko? Jest to dużo, dużo, dużo ciężej, aniżeli uczę dzieci obcych ludzi, nie? Którzy uczęszczają do mnie. Jest to na pewno jakieś wyzwanie, jest to wysiłek. No, powiem, że to dziecko nie ma takiego respektu. Celowo o to zapytałem, bo pewnego pięknego dnia, pojawiając się na stoku narciarskim z naszym starszym synem, kiedy raczkował, zaczynał dopiero jazdę na nartach, próbowałem mu pokazać jedno czy drugie. No niestety, nie był zbyt łasy na tą wiedzę, ale kiedy pojawił się instruktor, osoba obca, od razu nieco inaczej popracował. Także jak teraz mówisz, możesz coś na ten temat powiedzieć, tak samo to wygląda właśnie w naszym wykonaniu, że chodzi, gra, uczy się, ale nie jest ten przepływ wiedzy i umiejętności taki, jaki bym sobie życzył. No, początki były trudne, miała tylko cierpliwość 10 minut, ale teraz już 20 minut wysiedzi, jest coraz lepiej. Czyli ogólnie w samych superlatywach opowiadacie o swoich dzieciach, czyli domyślam się, że dzieci, tak jak rodzice, grzeczne i ułożone. Stąd też zapytam o ten okres świąteczny u Was w domu. Prezenty przynosi kto? Mikołaj, dzieciątko. Czyli Mikołaj już był, bo o tym rozmawialiśmy. Dokładnie, a teraz kolejny etap to będzie dzieciątko. Dzieciątko. Liczycie, że coś pojawi się pod choinką? No na pewno. Co roku. Co roku zawsze są prezenty.
Jak spędzacie święta Bożego Narodzenia? Bo dla mnie, nie ukrywam, że są to takie święta stricto rodzinne. Zawsze spędzam z najbliższą rodziną i zawsze w domu. A jak u Was? Święta spędzamy jak większość polskich rodzin. W tym roku akurat spędzimy w naszym domu z dziećmi i z mamą. No proszę, jak ładnie, czyli sielanka, rodzinna sielanka u naszych gości. Odrobinę tej sielanki zobaczymy już za moment, spoglądając Wasz utwór Pastorałka, przygotowana specjalnie dla Was. Znowu przyszła, jak co roku, zima piękna. Wiszą bąki, na choince pachnie świerk. A Mikołaj nie zapomniał o prezentach. I przy stole cała już rodzina jest. Idą święta, białe święta. Udało nam się usiąść wraz z zespołem Flippers Duo przy tym świątecznym stole. Zresztą większość czasu Państwo z pewnością spędzacie już teraz na przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia i do Wigilii. A jak to jest u Was? Kto przygotowuje te potrawy? Sylwia czy może Marcin? Potrawy wigilijne przygotowujemy razem, wspólnie, od rana. Dzielimy się tym wspaniałym obowiązkiem przygotowania tej specjalnej wieczerzy, kolacji. Czyli rozumiem, że jesteście przygotowani na to, żeby Sylwia przygotowywała, dokładnie. Marcin skosztuje. Ja skosztuję, zaakceptuję, bądź nie. I tak to u nas idzie, nie? Tak to jest. Dzień przed Wigilią zaczynamy ubierać choinkę. Tak, stroić. Tak, wspólnie. A choinka żywa czy sztuczna?
To znaczy mamy sztuczną choinkę, którą ale zawsze przygotowujemy dzień przed Wigilią. No u mnie w domu też była przez cały czas sztuczna choinka, aż któregoś pewnego dnia postanowiłem, że trzeba coś zmienić i przywiozłem żywą choinkę. Powiem wam, też wam życzę tej żywej choinki. No, zmieńcie ten nawyk i być może kiedy w przyszłym roku się spotkacie, to powiecie, miałeś rację, ta żywa to jest to. To jest to, pachnąca. Właśnie. Czego można wam życzyć? Już nie mówię tylko i wyłącznie o świętach, bo wiem, że spędzicie je rodzinnie wraz z najbliższą rodziną, ale w perspektywie czasu no przed wami powinny wreszcie otworzyć się te sceny. Czego mogę wam życzyć? No właśnie, czego nam życzyć? No jak najwięcej sukcesów, wzbijania się Na szczyty popularności na tym śląskim rynku muzycznym, na tych śląskich scenach. Drodzy Państwo, moimi gośćmi dzisiaj byli Sylwia i Marcin. Małżeństwo, które tworzy skład zespołu Flippers Duo. Mieliśmy okazję również zobaczyć ich świąteczny utwór. Zachęcam Państwa, aby śledzić to, co dzieje się u nich, na ich podwórku. Wierzcie mi, że jest na co spoglądać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że udało mi się zaprosić Was do siebie, a Wam za to, że poświęciliście odrobinę czasu. Dziękujemy Tomku serdecznie, dziękujemy bardzo, że mogliśmy przybyć, być u Ciebie i podzielić się wiedzą z Państwem. Z pewnością też to zauważyliście. My tu gadu-gadu, a nasza starka wygodnie siedząca w bujaku przez cały czas nas obserwuje. Najświętszą widzisz twarz.
życzymy Państwu nadziei. Skrawka własnego nieba, zadumy nad płomieniem świec, zapachu przepysznej kawy, piękna poezji, muzyki, błogosławionych świąt. Życzymy Państwu również odpoczynku, nabrania dystansu do tego, co wokół, chwil roziskrzonych kolędą, wspomnieniami i uśmiechem. Wesołych świąt! Pani Bernadeta rozgościła się na dobre w naszej izbie u Starki. To widok wręcz niesamowity. Pani Bernadka na bujaku, zabujana, rozbujana, a jak przystało na laureatkę konkursu w Gwary Śląskiej, teraz coś po śląsku. Pani Bernadko, koniecznie makówki, to o tym pani wspomniała, ale też nie może zabraknąć moczki. Jak się robi ta prawdziwo śląsko-moczka? Jakby to powiedzieć, w każdej chałupie je inkszą. Każdy zrobi na swój smak. Moja mama dziecko prawiła, wiesz, ty musz ta moczka dobro, robisz ją tak jak ją, ale może ją trochę inkszą. I każdy zrobi na swój sposób. Ale ja na przykład rada taką moczka na kompocie z wieprzówek, z bodzimek, wszystko to do garca, troszkę wody dolewam, jak to zacznie wreć, dowam se potem do tego piernik namoczony przed tym, taki rychtyk świąteczny z przyprawami, dużo tego piernika, do namocza, dum do tego. No a najważniejsze to te wszystkie roztomańte bakalie do tego. Śliwki suszone, mandle pokrote, orzechy pokrote, ruzynki, tego musi być dużo. Albo morele, o jeszcze do nas doszły figi, bo za dziecka tego nie było. Ale teraz je daktyle, co jedno dusza zapragnie. Tego musi być najwięcej w tym oczce. Jak se to wszystko tak fajnie powrę, moja starka jeszcze robiła, ale ja tego wam powiem, nie stosuję. Ale moja starka, bo kiedyś się to robiło kiblami ta moczka, a teraz, że to idzie w boczki, no to ino tak symbolicznie na smak, bo człowiek by tego zjadł dużo, ale potem by się nie uniósł. To żeby tak ją zagęścić troszkę, bo tego trzeba było dużo, to zawsze robiła ze smożka na maśle jeszcze do tego. Ale ja już tak tej ze smożki nie robię, bo se dowam dużo tego piernika, że on mi to tak fajnie zagęści, ale masła se dowam. Potem se to przyprawia i trochę solą, cukrem, dużo cytryny dowam do tego, bo to musi mieć smak. I troszkę cukru, w zależności jak to wszystko smakuje. No a potem to już wiecie, oblizać. Pani Bernadko, tak jak wspomniała pani moczka, w zasadzie w każdym domostwie, w każdym domu inaczej smakuje i też ma różną konsystencję. Pani moczka jest taką moczką rzadką, czy też taką gęściejszą? Nie, tak musi być gęsto, treściwo. Dużo tam musi być tych bakali, że jak człowiek weźmie łyżka, to pół godziny żuje. To wiem, że moczka, a czyli... nie się wody napija. Czyli takie prawdziwe śląskie święta bez moczki nie mają miejsca bytu. Tak jak, drodzy Państwo, nasze programy od dnia dzisiejszego bez autentycznej Starki, oj, nie mają miejsca bytu. Pani Bernadko, jak się Pani czuje w nowej roli? Znakomicie, jak widać. Teraz mi się wspomina, jak rychtyk u mojej Starki było w izbie. Jak się w tym piecu kaflowym topiło. Jak tego dzisiaj brakuje, tu no się zagrzejnik po maco, a tam ogień żywy był, ciepły, wszyscy do kubki siadali. Superansko się tu czuję, jak widać. Drodzy Państwo, i tak już będzie od dnia dzisiejszego w naszej izbie. Autentyczna Starka, która już dzisiaj dobrze się czuje, a Wy czekajcie z niecierpliwością na kolejne gawędy, kolejne opowieści z naszej śląskiej ziemi. Już teraz o tym wszystkim będzie opowiadała Wam nasza Starka, pani Bernadeta Koczwara. Bardzo mi miło i bardzo dziękuję za zaproszenie. Postaramy się, żebyście niejedno się dowiedzieli, czego jeszcze nie wiecie, co było kiedyś, a nie ma teraz. I tym oto sposobem zakończyliśmy dzisiejszy odcinek rozmów w izbie u Starki. Było mi niezmiernie miło znów po raz kolejny gościć w Państwa domach. Teraz już jestem na swoim podwórku i to właśnie tutaj wraz z rodziną będziemy oczekiwali przyjścia na świat małej dzieciny. Wam z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę przede wszystkim
zdrowych, radosnych, pogodnych świąt spędzonych w gronie najbliższej rodziny. Niech przyjście na świat małej dzieciny przyniesie nadzieję, wiarę i miłość. Niech nie zabraknie tego rodzinnego ciepła w okresie świąt Bożego Narodzenia, ba, niech towarzyszy Wam przez cały czas.